W chwili obecnej na etapie projektowania jest kolejna nowelizacja prawa farmaceutycznego zmierzająca do ograniczenia możliwości zakładania i prowadzenia aptek. Nowelizacja ta dotyczy łączenia prowadzenia działalności związanej z obrotem produktami leczniczymi z prowadzeniem działalności leczniczej. Tym samym po wejściu w życie ustawy osoby, które jednocześnie prowadzą na przykład aptekę ogólnodostępną bądź punkt, punkt apteczny. Oraz podmiot leczniczy będą musiały zrezygnować z którejś z prowadzonych tak działalności, zaś te, które już jedną z takich działalności prowadzą, nie będą mogły wystąpić wniosek o założenie kolejnej. Przykładowo, jeżeli ktoś w chwili obecnej prowadzi działalność leczniczą np. w postaci przychodni, po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie miał możliwości otwarcia apteki ogólnodostępnej. Na chwilę obecną przepisy te są w fazie projektowej, po drugim czytaniu w Sejmie, zatem wydaje się, że w najbliższych miesiącach mogą one w sposób realny wejść w życie. Zagaz ten dotyczy wszelkiego obrotu produktami leczniczymi, tym samym również pośredników w obrocie produktami leczniczymi, osoby prowadzące hurtownie farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Tym samym zwiększy się również zakres. Przyczyn odmowy wydania zezwolenia, bowiem do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki konieczne będzie złożenie oświadczenia, iż osoba taka nie prowadzi podmiotu leczniczego. W konsekwencji podmioty, które połączą te dwie działalności, będą zmuszone do zakończenia jednej z nich pod rygorem cofnięcia zezwolenia. Ustawodawca daje jednak. Po wejściu w życie ustawy 12-miesięczny termin na dostosowanie do nowych przepisów. Tym samym w okresie tym osoby prowadzące działalność związaną z obrotem produktami leczniczymi oraz działalność opteczną będą zobowiązane do rezygnacji którejś z tych działalności.